Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Chcielibyśmy porozmawiać, jak suplementy różnią się od leków. I na samym wstępie mogę powiedzieć śmiało, iż dobre suplementy w skutkach często nie różnią się w ogóle od leków. Mało tego, bardzo dużo leków jest pozyskanych z naturalnych roślin, z naturalnego pochodzenia. I bardzo dużo, bardzo skutecznych leków jest wzorowanych na już istniejących wcześniej na przykład ziołach i suplementach. To też, jeżeli mamy porównywać, to bardzo dobrze działające suplementy nie różnią się niczym od leków. I tutaj bierzmy pod uwagę między innymi metforminę. Metformina jest to lek stosowany u osób chorych na cukrzycę. Jest pozyskana z rośliny rutowicy lekarskiej i między innymi bardzo skutecznym suplementem diety, jakim jest berberyna, która też jest pozyskana z rośliny, i przyjmowanie berberyny bardzo często sprawia, iż nie jest potrzebne przyjmowanie na przykład metforminy. Mało tego, metformina jako lek ma także skutki uboczne, na przykład biegunka, rozwolnienie, brak apetytu, co przy berberynie na przykład nie występuje. I bardzo często przy moim doświadczeniu mogę powiedzieć, że dobrze dobrane suplementy diety nie dość, że eliminują potrzebę stosowania leków, to jeszcze działają w taki sposób, że nie powodują żadnych skutków ubocznych później przy tym. I summa summarum pomagają wyjść z danej dolegliwości, choroby. To też często jest tak, że zanim zaczniemy leki, warto sięgnąć po suplementy, bo możliwe, że przyjmowanie leków jest w ogóle niepotrzebne. Dziękuję ślicznie w takim razie. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Do zobaczenia. Cześć.